Dla zawodnika Wrocławskiej Gwardii występ w kolebce judo miał być zwieńczeniem bardzo udanego dla niego roku. W tym sezonie 19-letni judoka został mistrzem Europy juniorów i młodzieżowców. Nie miał sobie także równych na krajowym podwórku, zwyciężając zarówno w seniorskim, jak i juniorskim czempionacie. Występ na prestiżowym turnieju Grand Slam był dla Damiana Szwarnowieckiego nagrodą za sportowe sukcesy, ale także kolejną szansą na zbieranie doświadczeń od najlepszych zawodników świata. Debiut wrocławianina w japońskiej stolicy trwał niestety krótko. Judoka Gwardii odpadł już po pierwszej walce w eliminacjach wagi 73 kg. Szwarnowiecki przegrał przez ippon z wicemistrzem olimpijskim z Londynu i mistrzem świata z ubiegłego roku, Japończykiem Riki Nakają. Na tym samym etapie z zawodami pożegnał się inny z Polaków, Piotr Kurkiewicz. Zwycięzcą w tej kategorii został Japończyk Shohei Ono. Z szóstki naszych judoków najlepiej w japońskiej stolicy spisała się Agata Perenc, która zajęła piąte miejsce w kategorii do 57 kg. Przed 5 laty w prestiżowych zawodach imienia Jigoro Kano triumfował Tomasz Kowalski, powtarzając sukces Pawła na stuli z 1992 roku.